Witam was, jest tutaj Sabal. W końcu doczekaliśmy się pierwszego odcinka z naszej nowej, ulubionej, ukochanej serii serwera zamkniętego, abonamentowego, eventowego serwera Onyx MT2, jakby to można powiedzieć, oficjalnego serwera firmy Gameforge, najlepszej firmy niemieckiej roku 2K24. Zanim przejdziemy do serii, przypominam, że refnik macie w opisie do rejestracji oraz poradnik również. Ja bym was prosił ładnie, żebyście zostawili komentarz, łapkę w górę, bo niestety przez tydzień musiałem wyłączyć filmy na kanale i nie mogłem streamować, bo miałem strajka od fake Webzena. Jak ktoś chce wiedzieć więcej, to nieraz opowiadałem na streamie, dlatego nie przedłużając, przejdźmy od razu do materiału. Jak na Gameforge'a, start przebiegł bez problemu, wystartowaliśmy 5 minut po starcie i już Polacy, moi rodowici, ukochani rodacy, husarzy, zapierniczyli mi już wszystkie niki, jakie były możliwe. Na szczęście udało mi się jeszcze jeden znaleźć i założyłem sobie surę w Hunio. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nagrałem ostatnio fajny poradnik, który w połowie się tylko sprawdził, jeżeli chodzi o walkę z topką, z turkami. No i ja się tej strategii zastosowałem. Otworzyłem sobie koło na innej stronie, bo miałem 3 item shopy otwarte, 2 razy na stronie, raz w grze i kupowałem na zmianę zmianki i temy, tak żeby nie siedzieć godzinę ponad w M1, bo wiecie, jak tylko bym odpalił koło i patrzył, jak mi wybiera się medal bohatera, to raczej nic z tego by nie wynikło, ale zestaw, który wybrałem, to wiadomo, były dodania, zmianki, wszystkie te rzeczy potrzebne, które ja w samym poradniku, jak grać na start, opisałem, więc tutaj nie będę wam przytaczał, ale patrząc na zegar, ja już po 15 minutach od startu byłem gotowy i ubrany całego item shopa, niż jak to było na serwerze poprzednim, typu Emeraldzie bardziej niż na Anadolu, gdzie ja 40 minut siedziałem w M1 i zmarnowałem niesamowicie dużo czasu. I moim celem w tym momencie było jak najszybsze wbicie levela, przynajmniej tego 10, 15 albo nawet 18, z tego co pamiętam, żeby jak najszybciej założyć tą zbroję na ten level i ruszać od razu do V2 i V3, żeby zastosować super, uber, zajebistą moją taktykę, którą żeśmy wymyślali przez ostatnie parę dni. Ale właśnie, co z tego wynikło? Najpierw zobaczmy może, jakie itemy udało mi się wybonować, bo to też jest ciekawa sprawa. Eku, w jakie celowałem, to po prostu jest do M1, czyli dużo HP i nic więcej, więcej nie potrzeba. Zabrałem to, co wiem, że nie będę musiał ulepszać, czyli drewnianą bransoletę i potem drewniany naszyjnik to bodziami. Nie to, że będę musiał wstać w M1, żeby tylko i wyłącznie to ulepszyć. Pamiętajcie, że mamy broń bohatera, więc ja nie muszę iść na besty, żeby szukać FMS-ów albo czegoś tam, co byłoby mi teraz w tym momencie potrzebne. Samo wbicie levela było naprawdę dosyć szybkie. Nie wiem, ja to wbiłem chyba w 7 minut, w 8 minut i już byliśmy praktycznie gotowi, żeby pójść do V2, V3. 3% na siła w walce z potworami. Ogień, kurwa, ale bonus. Pierwszy raz w życiu taki dostaję. Ktoś z was mógłby zapytać, jak to jest, że Rudzielec na starcie serwera bierze całego big spota przy podstawowym eku drewniackim, gdzie tylko mam 15 na ogień. No bo właśnie używam tylko i wyłącznie setek, a wbicie kulki ratuje mi dupsko, bo też regeneruje mi HP. No i o to w tym chodzi, nie? Mimo że eku nie mam, no to seta mi ratuje. Oczywiście to jest droga zabawa, bo same 200 setek to jest chyba 1000 ileś SM-ów. No ale jak trzeba walczyć o topkę, to nie ma, że boli. Ja wiem, że na te sety jeszcze trochę SM-ów pójdzie, ale spokojnie, śmiechawy ciąg dalszy będzie na pewno. A jak nie pokazywałem, jak je zmiksowałem, bo głównie weszło mi HP oraz ogień. Nie było nic ciekawego, co je pokazać. Równie dobrze moglibyśmy razem policzyć kafelki, bo takie to było ciekawe. No i głównie jak mogłem ulepszyć postać, to walić w obronę ile się da, czyli full vita, wszystko itemy na plus 6, potem zmienić zbroję, ją też ulepszyć, bo wystarczy mieć 75% na ogień i te 200-300 defa i pająki biją cię maksymalnie po setę i to już spokojnie można ustać całego spota, nawet mając 10 000 HP, nie jest to jakieś wyzwanie albo problem. I problem, jaki ja widzę w tej grze, żeby tak szybko wbijać ten level, to jest to, że nie mogę wyjść do M1. Dlatego ja sobie założę złomiarza, rozszerzę ekwipunek temu złomiarzowi i tak samo będę czytał skille, będę tam otwierał te wszystkie rady, exo i te książki, dawał do magazynu te najsłabsze i dawał sobie czarowane i zbrojki i tak dalej. Bo w tym momencie ja nie jestem w stanie, widzowie, chodzić do M1, bo mi za chwilę spota zajmą. Za 2 godziny, a jest 10.30, będzie tu tyle ludzi, jakby przesadzili karpia w Lidlu o 50 groszy.
tak się będą rzucali boty, nie boty, ludzie z item shopem, ludzie bez item shopa, złomiarze. Za chwilę zobaczycie, co tu się będzie działo, a wystarczyły tylko 2 godziny. Tu macie przykład taktyki, którą stosowałem, czyli kupowałem na siłę kostiumy i fryzury, żeby trafić coś, cokolwiek do ognia, bo 5% w tą czy w tą to jest naprawdę dużo. To wtedy będzie decydowało o tym, czy pająki biją cię po 150 czy po 50. I no niestety trafiłem tylko 6% bodajże we fryzurze. W zbroi nie udało się ani razu, ale to wystarczyło, żeby już spokojnie tego spota utrzymywać bez spamowania tymi setami. Dlaczego nie robiłem na złomiarzu? Bo nie miałem czasu, żeby go założyć jeszcze. Bo zdecydowałem, jakiego spota wybiorę. Zdecydowałem, co jeszcze będę nosił. I wiecie, granie samemu ma te swoje wady właśnie, nie? Że zamiast druga osoba dać mi ten kostium na gotowo, przyjść tutaj, już stać tym złomiarzem, to ja dopiero muszę jeszcze czas poświęcić, żeby go założyć, odblokować ekwipunek, przyjść tu, kupić. No to jest niesamowicie dużo czasu i ktoś by was powiedział, że pieprze głupoty, no ale to jest gra komputerowa, ale każda minuta jest na wagę złota. Przy okazji też się zdarzyło to, że jak była to już 11 godzina, sąsiadka mi przyszła, oczywiście o godzinie po starcie, że jej się telewizor rozdupił i czy mogę jej go naprawić. Ja nie wiem, powiem wam tak, ja czegoś rozumiem w życiu. Przez 2 tygodnie nikt ode mnie nic nie chciał. Nie istniałem dla rodziny, dla sąsiadów, dla nikogo. I nagle jak jest stacja tebera, to tak, ktoś do mnie dzwoni, że mu meble przyszły i muszę mu znieść albo wnieść. Sąsiadce się akurat rozdupił telewizor. Dlaczego życie albo nazwijmy to przypadki są takie, że jak ci zależy i nie masz czasu faktycznie, to nagle wszystko, co ma się rozdupić, rozdupia, nie? Naprawdę ja tego nie rozumiem. Nie wiem, czy wy też tak macie, że niekiedy macie tydzień wolnego i moglibyście komuś pomóc albo coś zrobić, to nikt się nie odzywa, ale jak robicie coś ważnego albo musicie grać, żeby coś osiągnąć, to nagle każdy coś od was chce. No, ciekawa historia, taka nazwijmy to bonusowa, lecz zdarzyła się naprawdę niestety, ale pomogłem, zajęło mi to 5 minut i było supi. Przewińmy sobie czas do przodu, jest godzina 16, na ten moment wbijam 65 level, zrobiłem złomiarza, jest obok mnie i daje mi księgi, żebym sobie mógł czytnąć skille. Nie wiem, czy aktualnie uda mi się to zrobić na G, bo będę musiał wyjść i wejść na parę razy, mimo że mam cztery strony odblokowane ekwipunku, ale tam tyle tych 50 teleportacji i setek leci, że to niepojęte. Na ten właśnie moment SM, kupon SM 50 kosztuje 300 tysięcy yang, więc parę takich złomów plus 4 tych łuków i tego typu syfu i ja już Jakub sobie zarabia. Oczywiście ja to potem i tak będę sprzedawał, żeby nie było, że ja tu robię handlarza od startu, ale taka inwestycja, bo zaraz te ceny i tak rosną parokrotnie w ciągu paru godzin, więc można jakoś przyspieszyć zarabianie tych yangów, a szczególnie na początku, gdzie ja będę klikał alchemię, a tam tylko i wyłącznie są yangi potrzebne. Godzina 15 i zobaczcie, co tu się dzieje 5 godzin po starcie. Ja tylko podkreślę, że to są ludzie, co mają item shopa i stać, żeby szybko zrobić eku. A pomyślcie, co będzie za jeszcze parę godzin albo 2 dni, jak te casuale z minimalnym item shopem w końcu zrobią eku i te zaczną expić. Moim zdaniem Metin potrzebuje przebudowy i potrzebuje nowych map do expienia, bo te, które niby zupdate'ował Gameforge, też nie nadają się do niczego, ale co ja tam wiem. Ewentualnie więcej channeli, ale według Gameforge dodanie więcej channeli sprawia, że serwery nie domagają. A najlepsze jest to, że patrząc na serwery prywatne, tam zrobić channel to nie jest jakiś problem. Nawet możesz mieć 30 channeli, to by rozłożyło ten ruch jakoś, nie? Żeby każdy mógł sobie poekspić w swoim tempie. Ale wiecie, Gameforge to jest Gameforge, możemy pieprzyć głupoty do rana, a oni i tak tego nie zmienią, albo sami się nie zmienią, bo tak i tyle. Przy okazji wbiłem wszystkie skille na G, praktycznie za zwojka też wleci, chillera utopia, teraz to już w ogóle jest easy, tylko i wyłącznie jeszcze 3-4 godzinki i welcome to robienie eku do groty, tam jest trochę więcej zabawy. Taki mały bonusik ode mnie, bo nawet nie wiedziałem, kto to do mnie podjechał, to był wąsaty ciul mokry. Myślał, że nie mam w ogóle skilli ani temu, ja nie wiedziałem nawet, że to jest on. No i zobaczcie, jak się wyglebił ciul. Chciał mi się walnąć na spota i odbić. Oczywiście potem siedział do końca tego mojego levela 7.5 i miksu, używając stronę setek. Nie wiem, ile on przepalił, ale tego musiało być masa. Ale ta sytuacja jest tak zajebista, że nawet nie było mojej reakcji, bo no mówię, no nie zdawałem sobie sprawy, że jakiś pet tutaj przede mną leży, to jest właśnie on. Więc Polska 1, Turcy 0. To jest 8 godzin po starcie serwera.
A jeszcze będzie gorzej dzisiaj. Ale patrz, ile tu peoples jest, nie? Wąsacz tak się przejął tym, że dostał wjebane, że na spocie leżał pod wielkim husarzem, że wezwał swoich pomocników, dwóch albo trzech ninja archerów, bo taka ciekawostka, ludzie jak ekspią na mlekę postacie, to dają im maksymalny, nazwijmy to, EQ, jakie jest dostępne na ogień i tak dalej, i ustawiają w party 8 archerów i archery same się wyekspiają na autołowach, nawet nie muszą mieć postaci ekspiącej. No i właśnie takie archery mnie biły, musiałem trochę domiksować odporności na strzałki, gdzie mogłem, tak żeby nie utracić ognia, ale też ustać. No i tak to się działo do końca mojego levela 7.5, którego za chwilę sobie dobijemy. Godzina 20.40, Jakub dobił właśnie level 7.5, Mokr dalej ciul będzie się męczył na spocie, a ja sobie stąd wychodzę. No i teraz piękna przygoda zdobienia całego EQ na grotę. Najpierw będziemy musieli pewnie pójść złą, wydropić, ale o tym po kolei. Jeżeli chodzi o samo V2, V3, wyekspiłem tylko jedną postać, co będzie moim potem wielkim błędem, ale o tym później oczywiście. Patrz, ile tu peoples jest, ranie. I na każdym spocie wioska mokra, k***a. Super part, nie? Okej, no to wysyłam. Okej, jedziemy. Co my tu mamy? Sam syf, póki co. Ma za dużo wymaga, mi się wydaje. Może być, nie? I na miecze! Już wiem, na kogo mi się to przyda. Może być. Szału nie ma, ale okej. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Bransę mamy. Zbroje, tarcze mamy. Kolce sobie wezmę z niebiańskich, więc mogę to schować. Buty mamy, zbroję, stalkę sobie wezmę, no i rogowy. Ale najpierw będziemy questa zrobić. Na razie nie będzie dziewiątki przez jakiś czas, więc wypadałoby zmiksować NNO20 diabły. W sumie, nie? Da, no, już zobaczyłem NNO20 diabły. Bloku 20 diabły, bonus dość. No ale fajnie. Jak nie mam NNO, a na razie nie zobaczę, to powiem wam szczerze, zostanę w p***l, nie? Na, musi być NNO. Niestety. Będzie NNO bez niczego. Założymy się. Stawiam 5 zł na stół. PSC. No 10 diabły. Kurwa tam, dawaj 20. Co ja jestem? Jakub godzinę później, mogłem zostawić. To może być. O kurwa, patrzcie, ale fajne. Takie i do wpierdolu, i do łażenia na spocie. Może być. To już przeżyję. Jak się mi chyba nie dropu otwiera? Dajmy na przykład dolina. Dolina. I na przykład... Nie wiem, ale jak to sprawdzić? Ło, mogę przybliżać, nie wiem, ale mogę. Sakiewka, a faktycznie. A jest graficznie pokazane. Uuuu! Myślałem, że tylko będzie napisane. Game Forge
sprawdziłem ten nowy system dusz, bo wolałem mieć już naładowany, jak będę w grocie, bo kto wie, czy nie będę bił jakieś dźwięki, czy wiedźmy, czy co tam się pojawi, przypadkowo na przykład. I się okazuje, że to jest mega scam. Ja przypomnę, jak działał system dusz parę lat temu. Było tak, że na tydzień ulepszałeś sobie runę, albo na umy, albo na damage, albo to i to. Na plus 4 bodajże, za pomocą item shopa. I miałeś tą runę na tydzień. Skończyła się ilość hitów, to musiała się załadować przez 3 godziny. No i znowu mogłeś używać. I to kosztowało na tydzień około, nie wiem, 70 SM, 80. A teraz to działa tak, że ulepszasz runę, jak ją zużyjesz, czyli ilość hitów, jak się już naładuje, to ona się kończy i znika. Więc za każdym razem, jak chcesz użyć runę na systemie dusz, musisz wydać 60 SM-ów. Więc zakładając, że masz postać na hydrę i tylko systemem dusz ubijesz tą hydrę, no to tak co trzecia hydra to jest nowa runa na hity. Czyli dziennie wydasz dodatkowo 200 SM-ów, tak? Jak porobisz cały dzień hyderki, fajna sprawa. Faktycznie starszy to ułatwia, że miesięcznie robiąc cały czas hydrę dzień w dzień wydasz około 6000 SM dodatkowo. No, piękna sprawa Gameforge, kolejna rzecz, którą trzeba będzie kupować, żeby twoja postać była jakkolwiek zajebista, albo przynajmniej zaoszczędzić na innym ekwipunku. Ktoś powie, że to jest niedużo, a ja powiem, że kiedyś było to 60 SM na tydzień, czyli około 240 na miesiąc, a teraz macie 6000. No chyba jest różnica, nie parukrotna, ale parę dziesiątkrotna i nawet więcej. Tak samo działa to w przypadku Goblina, że nie zelfili podwójnie albo potrójnie, tylko dziewięciokrotnie aż. To jest właśnie Gameforge, nic co robią nie ma sensu. Zbroję bym chciał mieć tak, błyski oczywiście. Ale 15 tak nie musi być. Czyli o, 15 ogień weszło. Moi drodzy, to jest najlepsze w tej grze. Jak nie potrzebujesz, to ci wejdzie, nie? Tak, żeby cię wkurwić z dana. Teraz na pewno co chwilę będzie 15 ogień wychodziło. Bo teraz nie potrzebuję, to może wejść. Błyski, coś więcej. Muszę mieć trochę więcej HP. Jednak. Albo przynajmniej wartość ataku może być. O, no i to mi się podoba. 1 KPZ, 15 błyski, może być. Szału nie ma, ale nie oczekiwałem więcej. Dawaj diabły, 20. Diabły 20, dziękuję. To już mogę sobie założyć, chociaż UKD plus 4 wjebiemy. No i najtrudniejszy item w sumie. 15 błyski diabły. Impossible do wbicia praktycznie. Nie, 15 błyski 20 diabły. Chyba nawet szybciej. No nic, jedziemy. I teraz musimy ulepszyć to. Coś jeszcze tu ulepszyć, to. I to. Welcome to Bodzie. Patrzcie, kurwa. 3 piętnastki. I HP. O kurwa, ty w dupę. Ale fajna zbroja. No ładne, ale powiem wam, że na razie nie ma co się spinać, chociaż pamiętam ile miałem problemów, żeby takie coś zmiksować. Dobra, zostawiam. I znowu jestem bez zbroi. Zaraz się okaże, że połowę miasta ubiorę, ale ja nie będę miał. Jaką drugą? Nie ma już na mieście, trzeciej, piątej. Dobra, ostatni raz. Nie, no teraz będzie na pewno. No kurwa, mówiłem? Papa, jeden z drugim. I co, boli dupcia, nie? Że się powodzi w życiu.
I teraz przejdźmy do creme de la creme tego serwera i tego mojego pomysłu, a tą postać i to, gdzie dałem dupci, można powiedzieć, i to bardzo tak łagodnie. Mój plan zakładał, że 3 godziny po wyjściu z V3 ja wbiję Rubina, przynajmniej legendę, na poziom wartość średnie, przynajmniej legendę. Więcej nie chciałem, może jeszcze jakiś granat, żeby miał ten bonus na atak, nie? No i niestety kasa się szybko skończyła i nic nie wbiłem. No to poszedłem sobie do groty na złom i tu zaskoczenie, i tu naprawdę mówię bez kapy, pewnie to byli Polacy, ale zajebiście tam dużo było botów. Gdzie ja byłem, wychodząc z V3, ja byłem top 3, godzinę później już byłem w grocie z tym EQ, co żeście widzieli, tam po tej godzinie mi to zajęło, to miksowanie. No i już tam było masę botów, co dropiły Yangi i zawyżały cenę na rynku, więc musiałem stawić inne antyki niż rubiny, żeby te rubiny zmiksować. Widziałem, że w ogóle Turki tam dostawali Yangi po pół wona, po dwa wony, gdzie de facto dwa wony kosztowały chyba z 500 zł. Tak o, po prostu na handlu, ale administracja ma to w dupie. Te boty zostały potem wybanowane 2-3 dni po starcie, ale właśnie 2-3 dni po starcie, a nie na starcie, więc nawet miałem problemy, żeby znaleźć spota na to, gdzie mogłem zrobić złom. No i przejdźmy do podsumowania. Raz wam pokażę, co mi z alchemii weszło, jakie były fejle i tak dalej, jak mi fajnie psycha siadała, to wszystko za chwilę zobaczycie. Ale samą alchemię, żeby wejść do groty, ja już potem się wkurzyłem i robiłem całe koło, zajęło mi 14 godzin, prawie, non-stop robienia alchemii, bo takiego miałem pecha, kurde. I zamiast załadować na drugiej postaci, zamiast zrobić coś, nazwijmy to, co mogłoby mi pozwolić ekspić już tą postać, a na drugiej robić alchemię, to jak głupi się zmuszałem i zagrałem cebulę, żeby właśnie być, nazwijmy to, zaoszczędzić te 15 zł. I to jest właśnie mój błąd, że nie doładowałem na drugiej postaci i tam robiłem alchemię, gdzie główna ekspiła, bo na głównej miałbym złom czy coś innego i mógłbym się wspomóc drugą postacią, ale tego nie zrobiłem. I przez to strasznie potem spadłem w topkę i psycha też mi trochę siadła na starcie. To jest strasznie moje, nazwijmy to, no po prostu jestem noobem, nie? Cały mój plan misterny poszedł się walić tylko właśnie przez alchemię. I za to was przepraszam, bo naprawdę miałem motywację, żeby walczyć z Turkami i mi się to udawało. Ale ta alchemia przeklęta, ta wścibska przeklęta alchemia tak mnie spowolniła, że niestety, ale inni poszli do przodu, a ja zostałem w tyle, dopiero później to zrobiłem za jakiś czas, ale no niestety, po co to było te V2, V3 szybkie, skoro i tak potem stałem w mieście parę godzin i nic z tego nie wynikło, do tego się oczywiście przyznaję, bo dałem po prostu ciała, mogłem załadować na drugim koncie te SM-y albo na początku, albo już w trakcie trwania serwera, czego nie zrobiłem, bo byłem cebulą, bo miałem SM-y na głównym koncie i myślałem, że to szybko mi zajmie. Trudno, tak się zdarzyło, na kolejnym serwerze zrobimy to inaczej, ale dealujemy z tym, co los daje. Patrz, jaka autostatka, kurwa, do nieba. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. I teraz mogę to opierdolić za dobre pieniądze. No i gitara, kurwa, nie? Dziękuję ci, Kierko, że chociaż tu mnie nie... No zmycie, że wszystko mi wchodzi, nie? Blokiem, bo nie potrzebuję na błyski. To jest nawet lepsze. Dobra, może być pusty szafir akurat. Dobra, może być. To tam, jeżeli chodzi o szafir, to tam nie wiecie, nie? Wiecie. No ale tego nikt nie kupi, nie? W sensie spoko, ale każdy będzie koło matowe robił. Więc nie ma co się tutaj podniecać zbytnio. Proszę bardzo, nie?
Wolałbym w sumie odporność na umy, ale ja i tak będę alchemię zmieniał. A teraz na tym etapie niepotrzebne mi odporność na umy. Nie ma bossa, nawet jakbym miał to 6% plus koło, to 9% będzie. To nic mi to nie ratuje. Może być. Tak, kurwa, w dupę. Idę, kurwa, puścić wodę do wanny. Pierdo. Zależy mi na ametysie, czy wejdzie, patrzcie. Mam w dupie ametysa, czy wejdzie, czy nie. I patrzcie teraz, jak kurwa chodzi, nie? Nie zależy mi kompletnie. Chuj obchodzi, co wejdzie i będzie pewnie dobre. Weszło, ogólnie. No spoko, nie? Tego można byłoby wystawić sobie. I patrzcie, na to harowałem 4 godziny. Partyzanta, kurwa, jo. Ty, kurwa, już. Ten się mocniej bije. Perfekt. Ja tego nie założę, bo bonus skoła będę miał, ale to bym sprzedał. Nie? Co ty przedzicie? Który takiej perfekcji to chodzi? Idę sobie sprawdzić. Dobra, mam w dupie tego, że to jest perfekt. Błagam, proszę, proszę, błagam. Pusty jak mój stary po wypłacie. Dobra, podnoszę to, co tu leży i... Jestem zadowolony, nie? Gdyby mi się udało, ale no, sami widzicie, nie? Niestety. Gówno z bicia nie ukręcę, albo odwrotnie. Trudno. Jutro to będzie atak na bez skazy, widzowie. Ale jest okej, nie? Nie biją mnie dużo, praktycznie w ogóle. Ale za mały damage mam, żeby iść na maxi, to nie będę się oszukiwał. Bez rubina to ja wiecie co mogę. Dobra, to czekajcie, tak. Czep, grupa, gildia, prośba, czat. Okej. Okay. No i tyle, nie widzowie. Kończymy przygodę. Na dzisiaj. Ja wam dziękuję.